Nasza fundacja, Fundacja For Heroes, zajmuje się wieloma kwestiami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością. Zajmujemy się sportem osób niepełnosprawnych. Jesteśmy w Radzie Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Fundacja nazywa się For Heroes. Drużyna również przyjęła taką nazwę. W tym momencie drużyna rywalizuje w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej, czyli w pierwszej lidze koszykówki na wózkach. W tym roku braliśmy udział w Mistrzostwach Polskiej Koszykówce 3x3. Pojechaliśmy tam bronić tytułu mistrzowskiego zdobytego przed roku. W tym roku nie udało się obronić tytułu, ale zakończyliśmy zawody również z medalem. Zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach 3x3. Wiadomo, każdy sukces bardzo cieszy. Jest to na pewno motywacja do ciężkiej pracy i, no i nagroda za podwyrany na treningu. Grupa zawodników jest bardzo zróżnicowana, tak? To jest ogólnie taka, moim zdaniem, duża zaleta tego sportu, że on integruje ze sobą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, tak? Bo mamy osoby, które na co dzień, no, można nawet nie zauważyć, że są niepełnosprawne, czyli osoby po amputacjach, które po założeniu protezy normalnie sobie maszerują. Mamy też osoby, które mają bardzo wysokie złamania kręgosłupa na poziomie piersiowym, więc jest to bardzo zróżnicowana grupa. Natomiast łączy nas jeden cel, tak? Raz, że stworzyć kolektyw, drużynę, która będzie walczyć o najwyższe cele. No i dwa, przede wszystkim też to, że spotykamy się regularnie, wiadomo, na treningach, ale również poza treningami przyjaźnimy się, tak, spotykamy się ze sobą prywatnie. To jest bardzo ważne, być częścią takiej grupy. Oprócz samego sportu zajmujemy się globalnie dostępnością, zajmujemy się wsparciem osób z niepełnosprawnością. Od tego roku również otworzyliśmy w Nowej Hucie lokal, gdzie mamy usługi z fizjoterapii, masażu, ale też takie usługi wsparcia właśnie dla osób z niepełnosprawnością. Pomagamy, doradzamy przy sprzęcie. Prowadzimy masę szkoleń z tematyki obsługi klienta z niepełnosprawnością, z tematyki takiej prostej jak savoir-vivre wobec osoby niepełnosprawnej, ale też właśnie ta aktywizacja zawodowa. To też jest bardzo ważne, żeby nas było widać w instytucjach publicznych, żeby nas było widać w przestrzeni firm. Fajne też odczucie, że przychodzą ludzie, którym możemy też pomóc, po prostu będąc, tak? Że oni nie widzą, że my sobie radzimy, pracujemy, mamy, nie wiem, rodziny. I dla takich osób, szczególnie świeżych po wypadku, które jeszcze są na tym etapie, że myślą, że świat się zawalił i ciężko będzie się z tego podnieść, na pewno jest to bardzo motywujące, tak? Do tego jeszcze koszykówka, wspólny cel. Myślę, że jest to najlepsza forma takiej aktywnej rehabilitacji. Jak się poznaliśmy? Ja myślę, że to było jakieś 6 lat temu. Jechaliśmy na wspólną imprezę i tam jakoś zapałaliśmy już do siebie sympatią. Zagraliśmy wspólnie w bilard. Tak, przegrałem. Co było oczywiście zabawne. Nie dlatego, że ja lepiej grałem w bilard, tylko dlatego, że czarna poleciała nie tam, gdzie trzeba. Nasza znajomość z Dawidem naturalnie rozwijała się w górach i w innych aktywnościach. To jest takie moje ulubione środowisko, w którym funkcjonuję. Tak, myślę, że ta aktywność fizyczna, którą lubimy i Michał i ja, bardzo nas połączyła i Michał zaproponował, że będzie mi asystował właśnie przy bieganiu w górach. No i jakoś bardzo dobrze się razem czujemy przy uprawianiu różnych rodzajów sportu czy rekreacji. W marcu ubiegłego roku dostałem SMS-a: Dawid, nie wybrałbyś się na Kilimandżaro? I ten SMS przyszedł od mojego znajomego, którego szkoliłem jako przewodnika górskiego, który miałby obsługiwać osoby z niepełnosprawnością wzroku. I na początku się roześmiałem i pomyślałem, że to pomyłka, ale tak dla zgrywy mu odpisałem: pewnie. I potem się okazało, że to nie był żart. Tylko rzeczywiście jest pomysł, żeby pójść na Kilimandżaro, 3 osoby niewidome z asystentami plus jeszcze osoby, które będą zabezpieczały tę wyprawę. No i moim takim pierwszym w ogóle pomysłem jest, że na pewno zaproszę do tego Michała właśnie jako mojego asystenta. Cała wyprawa i zespół to się budowało od samego początku, tak? Czyli myśmy się poznawali w ogóle między sobą. Wchodziliśmy na coraz wyższe góry, coraz dłuższe wycieczki. Tak. Dotarliśmy aż do momentu, gdzie już zaświtało to, że jest to możliwe. No i potem nie było odwrotu, trzeba było po prostu podjąć wyzwanie i wejść. Michał, poza tym takim wsparciem stricte asystenckim, że właśnie opowiadał mi, jak wygląda
trasa, czy to co się dzieje dookoła, no to jeszcze miałem takie mocne wsparcie psychiczne. Ale muszę przyznać, że byłeś bardzo dzielny. Poza tym część tych rzeczy motywacyjnych robiłem też dla siebie, no ja też chciałem wejść na szczyt. I o to chodzi. Super. Na prawą rękę masz skałę, okay. Bo przyjdzie na nieporządnie, będzie duży krok do przodu. Dawid dość dobrze sobie radzi w terenie i dużo wybacza. Czasem aż za dużo, bo mamy takie momenty, gdzie jak biegamy czy chodzimy po jakichś stałych trasach, to ja rozmawiamy o czymś zupełnie innym i nagle jakieś dobre potknięcie Dawida przypomina o tym, że on jednak nie widzi i powinienem mu to troszeczkę powiedzieć, po czym będzie biegł albo szedł. Chcieliśmy pokazać, że właśnie osoby z niepełnosprawnościami przede wszystkim mają marzenia, mają swoje życie, są aktywni zawodowo, mają swoje rodziny, że oczywiście potrzebują wsparcia w niektórych obszarach życia czy w niektórych momentach, no ale wspólnie właśnie z takimi osobami jak Michał czy inni asystenci, którzy są w to zaangażowani, można robić naprawdę wielkie rzeczy, w tym nawet zdobyć Kilimandżaro.